Witajcie kochani, kolejny poniedziałek. Jak poniedziałek to podcast Tłusta Owca, ale tak jak Wam zapowiedziałam, co dwa tygodnie teraz będą się ukazywały odcinki z tłustych owiec, tak więc dopiero za tydzień będzie coś świeżego, ale odsyłam Was również na moją stronę podcastową, gdzie znajdziecie na pewno jeszcze odcinki, których żeście nie słyszeli. Mój mąż co chwilę sobie puszcza kolejny odcinek, kiedy jedzie samochodem gdzieś daleko, i mówi, agata, tłusta owca. Rządzi. To jest coś niesamowitego, jak wiele głębokich myśli, spostrzeżeń rodzi się w momencie, kiedy dwie Boże osoby ze sobą rozmawiają. Tak więc polecam Was słowami mojego męża. To jest po prostu naprawdę wielki, tłusty kąsek do zgryzienia. Tak więc tu znajdziecie wszystkie odcinki Tłustej Owcy. A teraz zapraszam Was na odcinek Przebudzenia piąta rano. żyjemy w takim świecie gdzie jest bardzo dużo dźwięków, bardzo dużo informacji teraz szczególnie w tych czasach. Jeszcze mamy różne komunikatory, które umożliwiają nam wysyłanie wiadomości różnych, głosowych, tekstowych. Mówienie o tym, co się myśli, albo czego się nie myśli, albo że w ogóle się nic nie myśli, albo że chce się myśleć, albo że się myślało w przeszłości. Możesz wyrazić, dokładnie mówiąc wszystko do różnych grup ludzi. Nigdy człowiek nie miał takiej możliwości porozumiewania się z innymi jak teraz. Ale, ale okazuje się, że możliwości są, ale niekoniecznie jest treść. Niekoniecznie jest to samo sedno, z którym. Powinieneś wyjść do świata. To nie jest tak, że skoro mogę się odezwać, to się odezwę. To nie jest tak, że skoro mam prawo coś napisać, to powinnam pisać. To nie jest tak, że skoro mam możliwości, żeby się wypowiedzieć, to będę się wypowiadała. Nie, ponieważ musi być jeszcze pewne mięso, że tak powiem. Musisz mieć jakieś przemyślenia. Musisz wiedzieć, co chcesz powiedzieć, po co chcesz to powiedzieć i jaki chcesz osiągnąć skutek, jaki chcesz osiągnąć cel, kiedy to mówisz. Czy komunikujesz? I okazuje się, że bardzo wiele osób nie za bardzo ma przemyślane, co chcą skomunikować, komu chcą coś powiedzieć i po co w ogóle chcą to zrobić. Po prostu mogą, więc mówią. I Biblia, wiecie, w Piśmie Świętym, znajdujemy słowa, które pokazują nam, jak zarządzać tym naszym wypowiadaniem się. I teraz są czasy, gdzie szczególnie to Boże Słowo powinno nas prowadzić. Kiedy czytamy różne posty na Facebooku, czytamy różne komentarze, które ludzie piszą, to widzę, jak wiele jest tam nieodpowiedzialności. Wiecie, bo oczywiście mam pewne myśli, mam pewne skojarzenia. Tylko pytanie jest, czy powinnam się nimi dzielić? Czy powinnam się nimi dzielić z kimkolwiek, czy powinnam się z nimi dzielić właśnie tutaj, w komentarzu pod tym postem. Czy powinnam. Y w ogóle je wypowiadać, tak? Na głos, komukolwiek. Być może nie. A być może powinnam, ale nie teraz. Być może powinnam za miesiąc. I w innej formie. Tak więc tutaj naprawdę trzeba bardzo dużo rozsądku, bardzo dużo mądrości. A dobrze mieć taką zasadę, żeby się wstrzymać. Wiecie, jeden dzień, szczególnie kiedy jest jakiś temat bardzo kontrowersyjny, kiedy to, że się wypowiem, będzie miało pewien skutek. To znaczy. A, to nie chodzi o to, że ludziom się nie spodoba, ale być może kogoś skłonie do, do takiego myślenia, jak ja mam, ale to nie będzie dobre dla niego. Tak? Będę w pewien sposób mm, odpowiedzialna za jego upadek, za jego słabość, za to, że podjął decyzję tylko pod wpływem mnie, ponieważ ja dałam jakiś przykład i... I wpłynęłam na jego rozumowanie, ale to nie będzie wcale jego przekonanie. Dlatego, że słowami można przekonywać, słowami można manipulować i to nie jest żadne odkrycie teraz wielkie, że mamy wpływ, kiedy wypowiadamy słowa. I odpowiedzialność za te słowa jest czymś, z czym musimy się zmierzyć. To nie może być tak, że mówimy cokolwiek, piszemy cokolwiek, a potem ojej, ojej, to on popełnił samobójstwo? Ja tylko coś takiego powiedziałam. I oczywiście tutaj daję taki skrany, skrajny przypadek, ale, ale takich samobójstw, wiecie, duchowych czy jakichś e, emocjonalnych, można popełniać wiele pod wpływem tego, co ludzie nam robią, czy mówią do nas. I, e, i oczywiście no, to, to ta osoba to zrobiła, mogła tego nie zrobić, ale mogła być właśnie słaba i mogła nie móc wytrzymać słowa, które popchnęło ją do, do pewnych działań. Tak więc. E, no właśnie, trzymanie języka za zębami. Otwórzmy sobie Księgę Przysłów 29 rozdział, 20 werset. Widzisz człowieka, który jest pochopny w swoich słowach, więcej nadziei dla głupca niż dla niego. Pochopność w słowach. Szybko coś wypowiadamy, szczególnie kiedy. Um, kiedy nas coś boli, kiedy coś przeżywamy emocjonalnego, niekoniecznie boli. Właśnie może to być też. Radość, może to być coś mocnego, co nam od wewnątrz nas jakby pcha, tak? Naciska, żeby wyrazić zachwyt, smutek, oburzenie. I teraz na tym etapie, yy, ja nie chcę powiedzieć, że uczucia są złe, to nie jest tak, że są pewne wrażenia wewnątrz nas, których nie powinno być, ale już teraz nie wnikając w ocenę tego, mamy pewną odpowiedzialność, czy to wyrazić. Tak, czy to właściwie wyrazić, tak żeby nie y, uszkodzić innych ludzi, tak, żeby ich a, nie nadwyrężyć, żeby ich nie popchnąć w pewną stronę w której sami by wcale nie poszli. I y, dlatego pochopność, ta pochopność oznacza, że ktoś szybko tak, y, bez przemyślenia wypowiada pewne słowa możemy mówić jeżeli uznamy że jest to stosowne, że jest to właściwe, jeżeli przemyśleliśmy wcześniej, że ma to sens, żebym wypowiedziała się na ten temat. Ale pochopność oznacza, że nie zadałam sobie takiego potrudu. Tylko po prostu coś tam poczułam, pomyślałam i od razu mówię. Wiecie, z tego się rodzą nie tylko wojny, nie tylko konflikty międzynarodowe, ale, ale takie małe konflikty. To, że nie potrafimy żyć ze sobą w jednym domu, tak jako mąż żoną, nie potrafię się dogadać z dziećmi, nie potrafię się dogadać z sąsiadami, ze wszystkimi mam zatargi. A dlaczego? Dlaczego? Ja tylko mówię, co mówię. Przecież ja mówię tak, jak jest? Ja mówię, szczerze, szczera jestem. Może się okazać, że ta szczerość to wcale nie jest szczerość, tylko to jest po prostu głupota. To jest po prostu głupota. To jest coś gorszego nawet niż głupota według tych słów. Pochopność w słowach oznacza, że ty nie zadajesz sobie trudu, żeby pomyśleć, jaki skutek Twoje słowa mogą mieć. Jeżeli chcesz osiągnąć pewien skutek, jeżeli chcesz pewien cel osiągnąć słowami, na przykład chcesz zrujnować swoje małżeństwo, to jest Twój cel, to okej, okay, to używaj pewnych raniących słów, tak? Jeżeli chcesz, żeby Ciebie nie lubiano, żeby sąsiedzi Ciebie unikali żeby nie pożyczyli ci soli albo jajka, kiedy będzie ci potrzebne. To okej, okay, to używaj pewnych słów. Ale że nie jest to twoim celem, to przemyśl, czy twoja szczerość nie jest jeszcze inną formą samolubstwa, w której nie masz na uwadze dobra innego człowieka, tylko swoje własne. Bo masz taką potrzebę, żeby to wyrazić. Taką miałeś potrzebę i po prostu sobie ulżyłeś. Czy to nie jest po prostu potrzeba ulżenia sobie? Nie myśląc o konsekwencjach, nie myśląc o, to, o tym, co się będzie działo dalej. Drugi werset, który mówi o tym samym, to jest e, też księga przysłów, tylko 17 rozdział, i tutaj sobie przeczytamy 28 werset. Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, a kto zamyka swoje wargi, za rozumnego. <grywy> no, ktoś powie, ale gata, my powinniśmy zajmować stanowisko. Odważny człowiek zajmuje stanowisko. I tutaj też bardzo często zapominamy o tym, że wyrażanie swoich poglądów to jest tylko jedna dziesiąta tego, co powinniśmy robić. Jeżeli ty się skupisz tylko na tej jednej dziesiątej i czujesz się jak mocarz, bo ty wyraziłeś swoje stanowisko, to tak naprawdę jesteś biednym człowiekiem, bo nie rozumiesz, że zajęcie stanowiska to jest coś więcej niż mówienie. To jest przede wszystkim robienie, to jest przede wszystkim poparcie swoim życiem, swoim przykładem. Pokazanie światu nie tylko swoich słów, ale pokazanie całego swojego życia, które obrazuje te słowa, które pokazuje, że one są prawdziwe w tobie i dlatego je wypowiadasz. Jest bardzo wielu ludzi teraz, którzy po prostu mówią, pięknie mówią, ale jak popatrzysz na ich życie, to jest tak słabe, to jest tak słabe, że, że widzisz dysharmonię, widzisz, że to nie jest wszystko spójne ze sobą. Tak, taka osoba nie jest wiarygodna. Dlatego, kochani, może milczmy więcej. Zastanówmy się, po prostu za każdym razem, kiedy chcemy powiedzieć coś, co jest trudne, co jest um, kontrowersyjne, co jest takie mocne, powiedzmy. Zastanówmy się, czy powinniśmy to powiedzieć i w jaki sposób powinniśmy powiedzieć. I może nie tutaj i nie w taki sposób. Może za chwilę. Może poczekajmy aż ta osoba będzie w odpowiednim stanie, by móc przyjąć jakieś słowa. Może spróbujmy przybliżyć się do tej osoby i pokazać jej miłość. I wtedy nasze słowa będą padały na podatny grunt, ponieważ kiedy odczuwamy, że komuś na nas zależy, że ktoś jest życzliwy, to otwieramy swoje serce przed nim i wtedy jego słowa mają moc. Jego słowa przejmujemy. Ta osoba jest dla nas autorytetem. Bądźmy mądrzy, a nie głupi. <laughs> Bądźmy rozsądni. Odwaga to nie jest brawura. Odwaga to nie jest arogancja. Odwaga to nie jest egoizm. Odwaga oznacza, że ty wiesz kiedy, co i komu powiedzieć, I, i ponad twoje pragnienia wyrażania czegoś, czy zaprezentowaniu świata, czy zaprezentowaniu światu swojej mądrości stawiasz dobro drugiego człowieka. To jest prawdziwa odwaga i mądrość. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś duchem, który daje nam miłość i daje nam mądrość. I wiem, że to w takiej kolejności właśnie następuje. Tak więc sprowadź nas dzisiaj. Strzeż bram tutaj tych, naszych ust, <grym> żeby nie były takie prędkie, żeby nie były takie... Wymowne czasami, tylko żebyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą spójne z tym, jak żyjemy, i będą miłą wonią, będą obrazem tego, co dzieje się wewnątrz nas, co, co, czego Ty dokonałeś, i przez to będą przynosiły zmiany, będą przynosiły orzeźwienie, będą, będą jak taki cień, e, podczas kiedy jest żar. Po prostu z nieba się leje żar i e, ludzie ledwo żyją. To, żebyśmy właśnie mieli takie orzeźwiające słowa, w stosownym czasie wypowiedziane. E, spraw, żebyśmy byli ludźmi, którzy komunikują Twoją miłość i Twoją mądrość i robią to we właściwy sposób, z łagodnością ducha, która przetrzyma wszystko i która osiągnie swój cel. Może w niezbyt spektakularny sposób, może dłużej niż byśmy tego chcieli, to będzie trwało, ale. Zwyciężymy i dokonamy tego, co ty wkładasz nam w serca. Niech tak się stanie. Amen. Amen. No ciekawa jestem, co dzisiaj mi powiecie i napiszecie pod tym odcinkiem: Powiecie, Agata, ile też słów wypowiedziała podczas tego filmiku? Nie mogłaś tego powiedzieć w trzech zdaniach? Po co taka wielomówność, dziewczyno? Manipulujesz tutaj nami. <laughs> Trzeba by powiedzieć prosto. Za dużo gadasz. Powinniśmy posiedzieć w milczeniu. Może tak. <laughs> Ok, czekam na Wasze komentarze, jak zawsze, co myślicie o gadaniu, i milczeniu i komentowaniu we właściwy sposób. E, ja wiem też, że mówię do społeczności ludzi, którzy są życzliwi i bardzo Wam dziękuję za tą Waszą życzliwość, e, że nie oceniacie też mnie za język błąd językowy, który wypowiadam, za każdą nieścisłość, którą czasami tutaj e, zapodaję i, i chociaż nie chcę i potem sobie myślę, i powinnam to chyba wyciąć. E, ale jestem tylko człowiekiem, jestem ograniczonym człowiekiem. Nie zawsze udaje mi się właściwie skomunikować pewne rzeczy. Staram się być szczera, ale wiem, że to szczerość to niekoniecznie mnie usprawiedliwia. Ale dziękuję Wam za to, że właśnie tutaj możemy tworzyć takie bezpieczne środowisko, gdzie nie dochodzi do jakichś potyczek, bojów w większości przypadków, tylko możemy ze sobą rozmawiać i to jest bardzo, bardzo cenne. Do zobaczenia jutro, moi drodzy, z Panem Bogiem. Pa, pa.